Dzień dobry, witam w programie Czas dla Ekonomii. Dzisiaj moim Państwa gościem profesor Uniwersytetu Ekonomicznego Bożena Ryszawska. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy troszkę dzisiaj o zielonej transformacji, jeżeli chodzi o gospodarkę i o to, co się z tym wiąże, jeżeli chodzi o nauczanie o tym, o te zmiany, o tych zmianach, które też pojawiają się w związku z tym na uczelni, ale które pojawiać się dopiero będą. No i właśnie, jeżeli chodzi o tą zieloną transformację gospodarczą, jakie tutaj w ogóle są cele i założenia tego, jeżeli chodzi o nauczanie o tym procesie? Mamy tą zieloną transformację i mamy ją dlatego, że takie decyzje podejmują przedsiębiorcy, takie są zainteresowania konsumentów, ale również dlatego, że mamy strategiczne dokumenty Unii Europejskiej, które definiują jakby wyraźnie tą transformację, tą zmianę. Czyli gospodarka na mocy pewnej diagnozy problemów, to się stało w zasadzie tak bardzo wyraźnie po kryzysie finansowym w 2008-2009 roku, zaczęto poszukiwać jakby koncepcji, które no nie byłyby oparte jakby głównie na wzroście i nie generowałyby kryzysów, a w międzyczasie już ten kryzys ekologiczny, środowiskowy trwał, trochę kryzys społeczny i w zasadzie się pojawiły nowe koncepcje polityczne i strategiczne, które mówiły, że żeby uniknąć kryzysów i żeby rozwiązywać problemy, które przed nami stoją, musimy tą gospodarkę uczynić bardziej zrównoważoną i bardziej zieloną i bardziej taką prośrodowiskową, sprzyjazną ludziom i tak dalej. No i dlatego pojawiły się pierwsze programy i takie strategie, które wspierały to w sensie nie politycznym i jakby w sensie celów i priorytetów, ale również w sensie finansowym, że znajdowały się pieniądze też na finansowanie tego typu transformacji. No właśnie, Unia Europejska wydaje różnego rodzaju dokumenty, mówi się o Zielonym Ładzie, tam są pewnego rodzaju założenia do tego, i tego roku, rezygnujemy z tego, ograniczamy plastik, ograniczamy emisje, to wszystko jest jakby podane na tacy, no ale to trzeba wdrożyć i to będzie miało swój wpływ na gospodarkę, tak? No właśnie, jakie tutaj są priorytety, jeżeli o to chodzi? Tak, bo Europejski Zielony Ład jest pierwszą strategią Unii, ona jest przygotowana na 7 lat, ale tak w zasadzie z perspektywą do 2050 roku te priorytety będą realizowane, która jest skierowana na neutralność klimatyczną, na osiągnięcie neutralności klimatycznej, którą mielibyśmy osiągnąć już częściowo do 2030 roku, a potem kolejno w następnych latach. I to jest bardzo ważny priorytet i po raz pierwszy Unia Europejska nazywa ten priorytet właśnie w swojej nazwie Zielonym Ładem, bo zawsze te strategie były takie trochę bardziej ukryte, na przykład ostatnia strategia Europa 2020 była ukryta, tak właściwie hasło Europa tylko. A tutaj jest wyraźnie wypowiedziany ten element Zielonego Ładu, czyli jakby sama nazwa niesie już to przekonanie, że ta zielona transformacja jest ważna. Ja myślę, że ta Zielony Ład ma być obecny we wszystkich ważnych sektorach gospodarki, czyli w procesie produkcji, w tworzeniu energii, właśnie w tej odnawialnej, wykorzystaniu odnawialnej energii, również w transporcie, w rolnictwie, ale też w badaniach naukowych. Nie? Priorytety badań naukowych Unii Europejskiej są skonstruowane tak, że w zasadzie te wszystkie innowacje i badania mają być skierowane właśnie na to przechodzenie do zielonej transformacji, jak to wykonywać, jak włączyć społeczeństwo w to, żeby nie było alienowane, żeby nie było przeciwko tej transformacji. Także w zasadzie, jak się przyglądamy Europejskiemu Zielonemu Ładowi, to w zasadzie każdy sektor, budownictwo jest takim bardzo ważnym sektorem, renowacja budynków, budownictwo, które ma być właśnie przyjazne środowisku, przyjazne klimatowi, właśnie takie zeroemisyjne, czyli w zasadzie jak tak przechodzę przez wszystkie sektory gospodarki, one takie mają być. Czyli potrzebujemy pracowników tam, do tych sektorów, którzy będą rozumieli, co to znaczy, na czym polega ten zielony ład w budownictwie, w rolnictwie, w transporcie, w produkcji, w przemyśle. I oczywiście firmy i korporacje też sobie to tłumaczą, co to jest ta zielona transformacja, więc one już teraz szukają pracowników, już teraz szukają wykształcone osoby, które będą umiały policzyć koszty tych zmian, będą miały policzyć efektywność energetyczną pewnych... Wdrożyć po prostu to, czy wdrożyć to i też od strony ekonomicznej to po prostu też skalkulować jakby opłacalność tego. I dzisiaj
I jest presja ze strony biznesu, jest troszkę presja ze strony tych strategicznych jakby celów. Polska jest w Unii Europejskiej i też przygotowaliśmy swoją taką wersję programu do Europejskiego Zielonego Ładu i też tam musimy realizować priorytety takie jak 28 krajów Unii. I powiem Pani, że to jest ciekawe, bo w tych najważniejszych priorytetach, na 5 najważniejszych priorytetów, 3 dotyczą zielonej infrastruktury, zielonej energii, zielonej gospodarki i właśnie to jest też ciekawe, że tak wiele tych priorytetów na najbliższe lata będzie finansowane i będzie podkreślane właśnie pod kątem tej zielonej transformacji. Ja myślę, że my czujemy tak mniej więcej intuicyjnie, czego to dotyczy. No, dotyczy tego, żeby zmniejszyć emisyjność gospodarki, żeby zmniejszać emisję dwutlenku węgla, żeby szukać dobrych źródeł energii odnawialnej. Zresztą każdy z Polaków teraz od kilku akurat miesięcy, lat zintensyfikowały się inwestycje w odnawialną energię i to robimy wszyscy ci, którzy mogą. I także oprócz, no chodzi wszystko o segregację śmieci, zmniejszenie konsumpcji, dóbr, usług. Chodzi też o to, żeby ograniczyć konsumpcję wody, innych zasobów, ale to widać w gospodarstwach domowych i w przedsiębiorstwach, że to nie jest inwestycja, ale to jest też bardzo opłacalna inwestycja, w sensie, że nie wymaga tylko poniesienia kosztów, ale również przynosi oszczędności. Dokładnie. Dlatego firmy w to wchodzą, bo dzięki temu redukują zużycie wody, mogą się pochwalić redukcją emisji dwutlenku węgla. To też dobrze robi pracownikom, bo pracownicy często są bardzo wrażliwi na te punkty, takie właśnie te elementy związane z działalnością firmy w środowisku. Chętniej w tej firmie pracują, zostają, identyfikują się z nią. Także no mówię, że tych obszarów jest bardzo dużo, na przykład w rolnictwie, w produkcji żywności. Rośnie teraz zainteresowanie żywnością wegetariańską, wegańską, ale też ekologiczną, zdrową, lokalną. Więc tam Unia Europejska przeznacza ogromne środki na to, żeby to rolnictwo transformować w stronę właśnie mniejszej presji ze strony rolnictwa na środowisko i właśnie lepszej jakości produktów. No, zmiany widać tak naprawdę na każdym kroku. Jeżeli nie już, to będziemy je widzieć w następnych miesiącach, latach. No i właśnie za tymi zmianami idzie też zmiana kadry, przekwalifikowanie jej lub wykwalifikowanie na nowo. Tutaj duża rola państwa jako uczelni. No właśnie, jak uczyć o tym zielonym Nowym Ładzie? Więc my staramy się jako uczelnia wprowadzać pewne zmiany, zauważamy tą tendencję, wiemy, że nasi studenci, zwłaszcza z pierwszych lat, są bardzo wrażliwi na te tematy dotyczące środowiska i klimatu, więc próbujemy to robić w pojedynczych zajęciach, przedmiotach. Myślę, że no ciągle jakby jesteśmy też na początku drogi, bo Państwo też się uczą. Też się uczymy i też jakby no tutaj trzeba jakby próbować nadążać, jakby nie, my musimy nadążać jako naukowcy, a my często się przyzwyczajamy do tych swoich obszarów badawczych, do swoich metod i tak czasem trwamy przy nich. No i przyznam się szczerze, że uczelnia ekonomiczna, tak jak nasza, ona jest przez ostatnie lata, jej wartością było to, że ona jest wiodącym miejscem kształcenia finansistów, ekonomistów, doradców biznesowych, ludzi, którzy potrafią inwestować na giełdzie, ludzi, którzy potrafią podejmować różne, oceniać ryzyko różnych decyzji i tacy, którzy działają w przedsiębiorstwach, w gospodarce rynkowej, nie w gospodarce takiej neoliberalnej. I jednak większość programu, większość czasu, który poświęcamy na zajęcia ze studentami, one są skierowane na to, żeby wyposażyć ich w narzędzia, wiedzę, żeby sprawnie działali na rynku. A dzisiaj się okazuje, że rynek to nie jest narzędzie czy miejsce, gdzie się rozwiąże problemy na przykład środowiska czy klimatu. Nie? Że dzisiaj potrzeba dużo większej, szerszej świadomości, że trzeba coś innego liczyć, że inne grupy społeczne, inni aktorzy ekonomiczni muszą w to wejść. Więc ja myślę, że my jako uczelnia musimy uzupełnić troszkę to podejście rynkowe i takie właśnie liberalne tym podejściem takim społecznym właśnie teraz jeszcze w czasie pandemii. Mamy te zderzenie się pandemii i spraw też związanych z klimatem, ze środowiskiem, więc jakby tutaj rozwiązanie tych problemów też jest ważne i tutaj się okazuje, że rynkowe, neoliberalne metody nie działają, że trzeba szukać tych rozwiązań, które idą bardziej tym nurtem niestety roli państwa, ale też no, podmiotów społecznych, obywateli i tak dalej. Nie? Czyli zmiany na każdym kroku. Zmiany na każdym kroku i ja myślę, że ciężko nam idzie trochę to wyzwanie, bo po prostu my sami musimy dokonać tej zmiany, no ale jest to konieczne. No, w nowej strategii uczelni mamy już wyspecyfikowane takie różne priorytety właśnie związane z troszkę z krytyką tego modelu rynkowego,
węglowego, ale też właśnie z wejściem w obszary klimatu, energii i próbujemy takie działania robić. No, na przykład zainstalowaliśmy pierwsze panele fotowoltaiczne na budynkach uczelni, czy przymierzamy się właśnie do zielonych zakupów poprzez zielone zamówienia publiczne. Mamy taką grupę, która się nazywa Green Team, taką grupę społeczną, wolontariuszy z uczelni, którzy działają na rzecz tego, żeby uczelnia się przekształciła bardziej w tą zieloną, a jednocześnie mamy też takie poczucie, że dla studentów to jest ważne, nie? Że oni też obserwują nas jako dobry przykład. Jeżeli będziemy robić coś na rzecz uczelni plus wprowadzać troszkę też tych treści do nauczania, to będzie to ważne. Ale wydaje mi się, że gospodarka się bardzo zmienia, a my jesteśmy uczelnią, która uczy o gospodarce, uczy dla gospodarki, kooperuje z gospodarką. Chcielibyśmy, żeby ta gospodarka, jakby ten obszar, znaczy tak, ta sfera gospodarcza, żeby nas akceptowała, żeby chciała naszych absolwentów, żebyśmy byli użyteczni, więc musimy rozpoznawać, jak się gospodarka zmienia i musimy uczyć do tej nowej gospodarki. Dla mnie osobiście jednym z głównych trendów, oprócz oczywiście cyfryzacji, oprócz nierówności społecznych, ale jednym z głównych trendów jest właśnie klimat, zmiany klimatu i właśnie to, jak my jako ekonomiści i gospodarka, jak wpływa na to, że to środowisko jest zagrożone, że można by zmniejszyć presję na to środowisko, że można by inaczej podejmować decyzje. Więc jakby gospodarka się zmienia, my musimy to zdefiniować i musimy się do tego dopasować. I tu postawmy kropkę. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia.